Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Remnant Family i witamy się w nowym vlogu. Krzyś jest z mamą w innym pokoju, więc no, tam robią pieluszkowe sprawy. Ja zabieram się za zmianę ubranek dla małego, ponieważ już powoli wyrasta nam z 56 na 62, więc będzie wystawiane te ubranka, bo tylko część sobie zostawię, wiadomo, nie jestem w stanie zostawić wszystkich, a uważam, że nie ma sensu magazynować tych ubranek, lepiej je sprzedać, przekazać dalej, ponieważ raz, że moda się zmienia, nie ma sensu tego trzymać na strychu i obciążać stropów, jak to niektórzy mówią, potem kupi się ewentualnie inne, gdyby były potrzebne, bo wiem, że taki argument się pojawił u niektórych z was. Nie u nas, nie u nas. Dobra, więc ja od tego zaczynam. Może od razu wrzucę to na Vinted, bo nie chcę tego magazynować w dużych ilościach. Tylko to, co mi się ukaże za duże, już tutaj część sobie mam. I to chcę zrobić w takiej postaci takich kompletów, zobaczcie. No nie, załóżmy, tutaj mamy spodenki, bluzeczka i tak za każdym razem będziemy to robić. Część się pierze, ponieważ no wyczyszczę te ubranka, wysuszę i wtedy dopiero porobię im zdjęcia. Druga rzecz, jaką mam dzisiaj w planach, to przesadzanie kwiatów. O, dzień dobry. Zadowoleni. Tak, Mikołaj, dzisiaj taki jestem troszeczkę. Troszeczkę jestem marudny. Pewnie część z was już zauważyła, bądź zauważy w tym filmie, że napis Mikołaj wylądował na ziemi. Dwie chyba osoby pisały, że na kleju nie, bo nam spadnie. Nie wiem, czy to kwestia wykrakania, czy nie, ale miały rację, więc jeżeli ktoś kupił taki napis, to nie wieszać go na łóżeczko na tych rzepach. A ja do producenta sobie osobiście napiszę, że chyba go jebło. Że to jest takie niebezpieczne, bo to jest niebezpieczne. Lepsze by było, gdyby były tam haczyki. I Krzyś już zakupił takie haczyki i będziemy montować to na haczykach, bo miejsce zostaje tutaj takie, jakie jest. Natomiast po prostu widzicie, co się stało. Przyznaję się, nie będę tego ukrywała, bo mi głupio. O, chociaż mi głupio. No ale cóż zrobić. Kolejny temat, to po prostu nie wiem, co się wydarzyło, ale ten kwiatek brzydki. Brzydki. Wszyscy mówili mu, że jest brzydki, bo kwiatków się nigdy nie chwali. Zobaczcie, jak jest brzydki i wielki. Tak zawsze chciałam sterlicję. Kupiłam 300 za niego dałam, ale wtedy miał 3 liście, no nie? Patrzcie, ile ma liści teraz. I najlepsze jest to, że nie mam pojęcia, gdzie go mam wsadzić, bo on się mi nigdzie skubany nie mieści. Nigdzie. A on lubi dużo światła, jak zauważyłam, więc taką... Ja jestem antyogrodnikiem, naprawdę. Jeżeli chodzi o moje ogrodnicze sytuacje, no to tak sobie radzę. Natomiast na poddaszu kwiatki lepiej rosną, lubią dużo światła, więc na poddaszu tego światła jest w cholerę i kwiatki mają się dobrze. W ogóle mam monstera, którego kupiłam, też wam pokażę, co tam. Tak sobie zaczniemy tego vloga. Monstera sobie kupiłam i powiem wam, że on tak strasznie zdechnięty był i mam go tydzień tutaj na poddaszu. To jest nowy liść, jeszcze się widzicie, nie rozwinął. Tutaj mam kolejnego nowego liścia, tu jest kolejny liść, więc po prostu jeżeli kwiatki wam nie chcą rosnąć, to po prostu wciśnijcie je generalnie najlepiej do słońca. Jest taka lipa, ponieważ to jest monstera, ale nikt tego nie widzi, bo wszystkie liście ma do okna dachowego. No i tyle widzieli moją monsterę, że nawet się liściami nie chcę pochwalić. Więc nie wiem, czy to dobre, czy niedobre, ale generalnie te liście odwraca tak, jak się ją tutaj ten... Kaktusy mi nie służą, bo ostatnio wzięłam, chyba jednego przelałam i mi zdechnął. Śmierdział strasznie. Dobra. To. Jak Krzyś uśpi młodego, to pomoże mi nagrać przesadzanie tych kwiatków, ponieważ pokażę wam te kwiatki. No przecież chcieliście taki film o kwiatkach, będzie dzisiaj cały czas pierdzielenie o liściakach. Ja nie mam w ogóle innych kwiatków, jak tylko liściaki. Podobają mi się po prostu zielone kwiatki i ja nie mam ani jednego kwitnącego. No może jeden w postaci liściaka, czyli skrzydło kwiat, który kwitnie na biało. I ten dostałam lata temu od mojej mamy, chyba 4 lata ma ten kwiatek. Właśnie dzisiaj go chcę przesadzić, bo już widok ma strasznie małą doniczkę, zobaczcie. Że jest tyle, on by się chciał rozrosnąć i się nie może, no bo nie ma gdzie. No i on właśnie kwitnie na biało. I on mi cały czas kwitnie, więc super sprawa. I do niego mam taki nawóz. To wam pokażę. Będzie dzisiaj o kwiatkach. Dzisiaj będzie o kwiatkach. Czekajcie, nie, no ja znajdę tutaj. O, tutaj mamy gdzieś nawozy, tutaj są. O, pyk, pyk, pyk. Dobra, tutaj mam 3 magiczne nawozy, tylko ich używam. I po prostu teraz mi się kończą i muszę iść do sklepu i kupię... Nie mam tego. Shh, 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 shh.
świetnie się sprawdzają, więc jak pójdę teraz do sklepu, to sobie zabiorę centralnie te opakowania i chcę te nawozy. I tutaj mam do roślin kwitnących, właściwie kupiłam tylko do jednego kwiatka właśnie tego skrzydło kwiatu, bo widziałam, że jest na opakowaniu narysowane. Bo ja nie wiem, które są kwitnące, które są palmą, które nie, i dla mnie musi być narysowane to na opakowaniu, jak nie jest, to nie biorę, bo widocznie nie uwzględnia tego kwiatka. Mówię, że ogrodnik to ze mnie żaden, ale liściaki tfu-tfu odpukać brzydko rosną. Pamiętajcie, nie chwalimy kwiatów. Tutaj kolejny mam nawóz do palm i tutaj też są palmy, jakie mam. To mam, tamto mam, ale wiedziałam, że jak palmy, no to ja palmy mam dużo, więc okej. O, łapie mi twarz tego ogrodnika, no popatrzcie, ale jajca. I on się sprawdza do wszelakich palm i tak dalej. Najczęściej używam ten po prostu do roślin zielonych, bo jest najbardziej uniwersalny i widzicie, tutaj też mam taki. I on tutaj stoi sobie, o, widzicie go? O, tu z lewej tylko muszę tak dać, bo światło mi przekłamuje kolor. Więc tych trzech nawozów używam, jeżeli ktoś chce, se screeny może zrobić. One są chyba w każdym ogrodniczym, nie wiem, takie mi pani dała, to takie se wzięłam. I teraz, wracając do tej strelicy, którą miałam na górze, ja wiem tylko jak się nazywają, bo po prostu wiem ile za nie płacę przy kasie, za te kwiatki, dlatego wiem, że się tyle nazywają. Dopóki nie zapomnę, to jest dobrze. Ona kosztowała 300 w Leroy Merlin ją kupiłam i 300, to jest bardzo dużo, szczególnie wtedy boli, gdy się kwiatek nie przyjmie, nie? Bardzo. Bardzo by mi było smutno. Natomiast teraz w Biedronce, może jeszcze gdzieś znajdziecie, były kwiatki, ja to mówiłam w tamten piątek. Tak, w poniedziałek wam mówiłam, że Krzyś idzie po kwiatki, więc dzisiaj wam te kwiatki pokażę. On je kupił w piątek w tamtym tygodniu. I tak, pierwszy kwiatek, który tutaj mamy, kwiatek, no liściak, nie? To jest to. To jest, o, z tej strony wam pokażę, beniaminek. Beniaminek i one są, zobaczcie jakie duże. One mi sięgają gdzieś po cyc. Po cyc mi sięgają. I za tego beniaminka, proszę państwa, o, patrzcie, widzicie, Alita, beniaminek. O, teraz mamy porównanie wielkości. Macie, o co chodzi? Mam pod światło. Dobrze, dziękuję Alita, jesteś świetną asystentką. Super psiak. I one kosztowały 40 zł, słuchajcie, 40 zł z takiego beniaminka w jakimś tam sklepie ogrodniczym, to bym musiała chyba zapłacić za 400. No nie? To się chyba beniaminek nazywa. I drugi to jest przepiękny fikus. Przepiękny fikus. I on też kosztował 40 zł. Zobaczcie jaki jest kominek, zobaczcie jaki jest fikus. I najlepsze, że mamy tutaj dwa nowe liście. Niech mi żaden nie chwali. Wszyscy, którzy tutaj są, mają mi pisać, że mam brzydkie kwiatki. Brzydkie! To mnie nauczyła siostra Krzyśka. Nie mówi się, że kwiatek jest jakiś ładny. Brzydkie są. Bardzo proszę pisać, że mam brzydkie kwiatki. Pierwszy raz mówię, że możecie mi zhejcić kwiatki, bo inaczej się nie robi. Po prostu się nie robi. Wiem, że to zabobon. Ja nie wierzę w zabobony, ale akurat to tak mi zakorzeniła siostra Krzyśka, że nie jestem w stanie w to nie wierzyć. No. To tyle, jeżeli chodzi o kwiatki. Ja idę zobaczyć, jak sobie chłopaki radzą na górę. Idę z tymi ubrankami zrobić. Wracam przesadzać te kwiatki, póki jeszcze jako tako... O, widzę, że sobie nie radzą. Wracam przesadzać te kwiatki, póki jeszcze jest jakieś tam słońce i wygląda w miarę dobrze i jest w miarę jasno i jest w miarę ciepło w cudzysłowie, bo po prostu mamy 10 stopni, więc to raczej ciepło nie jest. Tutaj mam lustra, słuchajcie. Wszystkie te lustra kupiłam i normalnie mam tutaj taki piękny zestaw luster. Piękny zestaw luster i nie wiem, gdzie je zawiesić. Myślałam, że zrobię sobie metamorfozę. Dobra, Krzyś już mnie nie widzi. Metamorfozę tu. Bo jest brzydko. Jest nijako. I po prostu ble. Ale mam tutaj makabryczne pęknięcie. No wiecie, dom do tam 5 lat chyba te pęknięcia niestety wychodzą cały czas. Ja tutaj myślałam o jakiejś tapecie. Tutaj będziemy drukować zdjęcia z Mikołajem. Tak, będą takie, wiecie, do samej ziemi właściwie te zdjęcia. Taki mam zamysł, mam nadzieję, że mi się uda. I tutaj chciałam sobie zawieść te lustra. Tylko jeszcze nie wiem, jak to podzielić tutaj. Tapety. Potrzebuję tapety, fototapety, jakieś strony z fototapetami, które świetne są, które miałyście, sprawdzają się. Bardzo proszę o informację na temat fototapet. Nawet do łazienki, gdybyście miały fototapety do łazienki, to już w ogóle będzie ultra czat. Idę przedstawiać te kwiatki. No idę przedstawiać te kwiatki, bo komu w drogę temu trampki. Jeszcze wam pokażę. Testujemy kosz na pieluchy.
Nie wiem, czy wiecie, jak działają te kosze na pieluchy. Ja nie miałam pojęcia, także jeżeli chcecie informacje o tym, jak to działa, zdziwicie się, to dajcie znać. To zrobimy taki szybki, ultra szybki test. Tak, z tym laktatorem. Wam się spodobało? Wiem, że to było dobre. I wiem, że szafy też by mi się przydało zrobić, bo chciałabym wymienić sobie część rzeczy na nowe, a stare po prostu, znaczy stare, jak nowe, bo po jednym sezonie, to oddać. Mam tutaj na przykład sukienki takie ciążowe. To, co zresztą widzieliście cały czas tych sukienek ciążowych. I bym je chciała sobie pooddawać. Sprawdźmy coś, słuchajcie. Słuchajcie, tutaj mam szkatułki z biżuterią i słuchajcie, tutaj mam mój pierścionek zaręczynowy. Nie wiem, czy opowiadałam historię pierścionka zaręczynowego kiedyś, chyba przy jakichś opowieściach dziwnej treści. Dajcie znać, bo to jest ultra fajna historia i jeżeli tego nie robiłam, to wam bym opowiedziała. A tutaj mam moją obrączkę ślubną i któraś z was mi powiedziała, gdy chodziłam w ciąży, żebym sobie zdjęła obrączkę ślubną ze względu na to, że palce bardzo puchną i potem będę mogła mieć problem z tą obrączką, trzeba będzie ją przecinać. To była bardzo ważna, mądra i no ważna rada. No po prostu taka, którą też wam przekazuję, że jak macie obrączki na palcach, to sobie je pościągajcie, bo fakt, mi spuchły tak palce, że ja tej obrączki nie mogę teraz założyć. I dzisiaj chwila prawdy, po miesiącu od porodu, czy założę ją? To powiem wam, że dalej ciasno, ale może przejdzie. Zobaczcie. Normalnie nie chcę mi przejść obrączka, nie? Jestem przerażona. Miesiąc już. Wiecie, czekam, żeby jej nie poszerzać. Ona była na mnie luźna generalnie. A teraz, zobaczcie, dalej jest lipa. Boję się też, że jak ją wcisnę, to już jej nie zdejmę. Słuchajcie, przecisnęłam ją na chamca. Jeszcze to był dobry pomysł. No nic, dobrze. Marta będzie dobrączką teraz. Będę się... Nie, muszę ją zdjąć. Zobaczcie. No, spuchnięty palec. Dobra, teraz będzie wesoło, nie? W drugą stronę nie pójdzie, jak nic. Ała. Wyłamie sobie. Trochę mam paniki. Schodzi. O, zeszło. To jeszcze nie czas na moją obroczkę. Mam bardzo źle. No, nie, ostatnio przytyłam na łydkach, teraz na palcach. A ja nie wiem. Sweet.